Witam wszystkich fanów granic, eksklaw czy nietopowych sąsiadujących ze sobą miejsc. Dziś krótko przedstawię Wam trzy eksklawy trzech różnych krajów w trzech różnych krajach. O pierwszej mogłem w zasadzie wspomnieć w pierwszym filmiku informacyjnym, kiedy to mówiłem o Busingham and Hochrein, czyli niemieckiej eksklawie na terenie Szwajcarii. O drugiej eksklawie w tym kraju dowiedziałem się dopiero od jednego z widzów. Mati Usalpe, pozdrowienia dla Ciebie. Razem jednak jest to włoska eksklawa znajdująca się w południowej Szwajcarii, a mowa tu o miejscowości i gminie Campione d'Italia. Miasteczko leży w regionie Lombardia i prowincji Como i jest eksklawą na terytorium szwajcarskiego kantonu Ticino. Gminę zamieszkuje 2279 osób. Eksklawę oddziela od reszty Włoch jezioro Lugano i góry. Obecny status zyskała w roku 1798, kiedy mieszkańcy Campione wybrali pozostanie częścią Lombardii, która z kolei stała się częścią Włoch w 1871 roku. Człon d'Italia został dodany do nazwy z rozkazu samego, uwaga, Benito Mussoliniego, który chciał wyróżnić odrębność Campione od sąsiadów. Campione jest w znacznym stopniu zintegrowane gospodarczo i administracyjnie ze Szwajcarią. Używa się tam franka szwajcarskiego i korzysta ze specjalnych uzgodnień celnych pozwalających obywatelom Włoch przekraczać szwajcarskie terytorium. Również sieć telefoniczna obsługiwana jest przez Swisscom, co oznacza, że dzwoniąc z Włoch trzeba użyć międzynarodowego prefiksu +41. Przesyłki pocztowe można przesyłać używając albo szwajcarskiego kodu pocztowego, albo włoskiego. Campione d'Italia korzysta ze swojego statusu, posiadając znane kasyno, gdyż prawo dotyczące hazardu jest tu mniej restrykcyjne niż we Włoszech i w Szwajcarii. A prawa te pochodzą jeszcze sprzed II wojny światowej. Miasteczko jest wyjątkiem wśród światowych eksklaw, gdyż w jednym kierunku jej terytorium odgradza od głównego kraju jezioro. Oznacza to, że można przepłynąć do głównego terytorium Włoch z Campione przez jezioro Lugano, nawet nie wchodząc na szwajcarski ląd, choć jezioro samo w sobie należy do Szwajcarii. W poprzednim odcinku mówiłem o eksklawach hiszpańskich na terytorium Maroko. Natomiast już jakiś czas temu, gdy buszowałem po Google Map, podglądając Andorę, zupełnie przypadkowo natknąłem się na kolejną hiszpańską eksklawę na terenie Francji. Mowa oczywiście o gminie Livia, która znajduje się stosunkowo blisko Andory. Ta hiszpańska eksklawa leży wewnątrz terytorium Francji. Należy administracyjnie do komarki Cerdania w prowincji Girona we wspólnocie autonomicznej Katalonii. W skład gminy Livia wchodzą trzy miejscowości. Pierwsza z nich to miejscowość o tej samej nazwie, czyli Livia. Żyje tutaj 1188 mieszkańców. Następnie wioseczka Gorguja, 38 mieszkańców oraz Cereja, 26 mieszkańców. Zgodnie z zawartym w 1659 roku pokojem pirenejskim, Hiszpania miała oddać Francji część komarki Cerdania. Traktat z Liwii, który określał dokładny przebieg granicy w Pirenejach, mówił o przekazaniu Francji 33 wsi, wśród nich Liwii. Hiszpanie jednak podnieśli fakt, że Liwia posiadała od 1528 roku prawa miejskie, dzięki czemu pozostała ona pod władzą Hiszpanii. Francja zgodziła się na taką interpretację pod warunkiem, że Hiszpanie nie zbudują w Liwii fortyfikacji. W celu umożliwienia komunikacji z resztą terytorium hiszpańskiego wytyczona została eksterytorialna droga łącząca eksklawę Liwii z Hiszpanią. Aż do XX wieku toczyły się tutaj lokalne spory. Po wejściu w życie układu z Schengen zniesiono zakaz skrętu w drogę eksterytorialną sprzecinających ją dróg francuskich i odwrotnie. I ostatnia, trzecia eksklawa. Uwaga kochani, bo ja osobiście jak się od niej dowiedziałem, to byłem mocno zaskoczony, ponieważ jest to
rosyjska eksklawa na Białorusi. Nazywa się ona Miedwieżie Sankowo. Należy do rejonu Złynkowskiego w obwodzie briańskim i od właściwej granicy białorusko-rosyjskiej dzieli ją około 800 metrów. Są to jednak trudne do przebycia tereny bagienne. Enklawa otoczona jest ze wszystkich stron terytorium rejonu Dobruskiego w białoruskim obwodzie homelskim. Wsie Sańkowo oraz Miedwieżje założone zostały prawdopodobnie przez osadników rosyjskich, którzy powróciwszy przed I wojną światową z emigracji zarobkowej, zakupili od właściciela ziemskiego Szwedowa tereny o powierzchni około 4,5 km kwadratowych. W latach 20. XX wieku ludność tego terenu w niejasnych dla historyków okolicznościach zdecydowała o pozostaniu w granicach Rosji. W czasie II wojny światowej mieszkańcy wsi uczestniczyli w ruchu partyzanckim. Latem 1943 roku obie wsie zostały zniszczone przez wojska niemieckie. W latach powojennych enklawę zamieszkiwało ponad 500 osób. Drastycznym ciosem dla tego terenu była katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ziemie te okazały się jednymi z najbardziej skażonych w wyniku wybuchu. Na początku lat 90. zamieszkiwało jeszcze na tym terenie kilkadziesiąt osób, w większości w starszym wieku, które odmówiły przesiedlenia. Obecnie nie ma tam stałych mieszkańców. Impulsem dla odnowy życia w enklawie stać się mogą odkryte tam duże złoża kredy. Mimo ogromnego skażenia radioaktywnego, przekraczającego dopuszczalne normy ponad 80 razy, leżące głęboko pod ziemią złoża prawdopodobnie nie są napromieniowane. Generalnie bardzo ciężko o jakieś zdjęcia z tej rosyjskiej eksklawy. Nie do końca wiadomo, co tam jest robione. Nie ma żadnych zdjęć ze środka, także nic więcej na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich fanów eksklaw, enklaw, granic i dziwnych miejsc w dziwny sposób ze sobą sąsiadujących. Pozdrawiam serdecznie, cześć.